Zawsze chcieliśmy przetestować rasowego mechanika o niskim profilu. Chwyciliśmy przeto w dłonie nową konstrukcję od Corsera, żeby ocenić jej walory użytkowe, a także żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy powinniśmy zmusić nasze portfele do płaczu w imię posiadania laptopowej klawiatury mechanicznej. Faktem jest, że kooperacja niemieckiego producenta wiśniowych przełączników z amerykańskim Corsarem jest bardzo owocna. Corsair ani na chwilę nie zwalnia w pogoni za potencjalnym nabywcą swoich produktów. Tym razem jako pierwszy wprowadził na rynek niskoprofilową klawiaturę wyposażoną w mechaniczne przełączniki. Corsair K70 RGB MK2 Rapid Fire Low Profile wygląda dokładnie tak samo jak standardowa K70. Wyłączywszy oczywiście klawisze zasilane zupełnie nowymi przełącznikami. Wszystko jest tu tradycyjnie bardzo korsarowe. Nie jest to zarzut. Otrzymujemy bowiem produkt bardzo dobrej jakości, wykonany niezmiennie z dbałością o detale. Produkt, który jak zwykle cieszy dobrą funkcjonalnością. Nie ma bowiem nic lepszego niż pomysłowe połączenie czarnego szczotkowanego aluminium z dobrej jakości tworzywami sztucznymi. Amerykański producent czerpie więc pełnymi garściami z udanego wzornictwa zastosowanego z powodzeniem w innych modelach. Chociaż z drugiej strony niczym nowym w tym zakresie nie zaskakuje. I tak u góry z lewej strony aluminiowej płyty znajdziemy trzy różnokolorowe przyciski, odpowiedzialne kolejno za zmiany profili użytkownika, zmiany i intensywność podświetlenia RGB oraz za blokadę klawisza Windows. Centralnym punktem górnej części klawiatury jest dobrze widoczne, podświetlone logo producenta. Na prawo od logotypu Corsera znajdziemy miniaturowe, ledwo widoczne diody sygnalizujące działanie klawiszy Caps Lock, Numb Lock oraz Scroll Lock. Ostatnim elementem górnej części klawiatury jest doskonale nam znana z innych modeli sekcja medialna zawierająca klawisze oraz metalowe, znakomicie wykonane pokrętło zmiany głośności. Klawisze wytłoczono z cienkiego plastiku i powleczono matowym lakierem. Taka kombinacja powoduje, że keycapsy niezbyt chętnie kolekcjonują przetłuszczenia naszych palców. Na plus zaliczymy doposażenie zestawu w dodatkowe teksturowane klawisze. Te najczęściej wykorzystywane przez graczy. Miły dodatek. Spód klawiatury wyposażono w sporej wielkości gumowe pady, które bardzo skutecznie zapobiegają przemieszczaniu się odchudzonej konstrukcji po biurku. Oprócz gumowych padów, spód klawiatury to również solidne nóżki zmieniające nachylenie urządzenia względem podłoża, a także dwa żłobienia służące do mocowania plastikowej podpórki pod nadgarstki. Zabrakło natomiast rowków organizujących kable. Stało się tak zapewne dlatego, że znacznie odchudzono profil urządzenia. K70 wyposażono ponadto w gniazdo USB zasilane osobnym wtykiem zespolonym z jednym z dwóch znakomicie oplecionych przewodów. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, do klawiatury możemy dopiąć plastikową podkładkę pod nadgarstki, którą producent wspaniałomyślnie dorzucił do zestawu. Niestety to, co nas razi, to kiepskie wykonanie tego elementu. Plastik, z którego wytworzono podpórkę, jest dość kiepskiej jakości, a same zatrzaski mocujące podkładkę do klawiatury sprawiają wrażenie, jakby za chwilę miały się ułamać. Zresztą, sam sposób mocowania aż prosi się o zmianę. Zastosowanie magnetycznego zespolenia klawiatury z podpórką pod nadgarstki staje się powoli standardem. I to w znacznie tańszych modelach. Na co więc czeka producent zza oceanu? Oczywiście nie konstrukcja podpórki wzbudziła emocje w najnowszym produkcie rodziny klawiatur Corsera. Są to zupełnie nowe przełączniki. Mówiąc nowe, nie mamy tu na myśli jakichś odświeżonych rozwiązań. Silvery, w które wyposażono naszą klawiaturę, zostały wymyślone zupełnie od nowa i stanowią ekskluzywną ofertę Corsera. Oznacza to, że jedynie amerykański producent oferuje tego typu przełączniki i nie spotkamy ich u innych producentów. Choć zastosowane switche są o 35% mniejsze od standardowych speedów, w żaden negatywny sposób nie wpływa to na czas ich działania czy siłę potrzebną do ich aktywacji. Wprost przeciwnie. Odległość, jaką pokonuje przełącznik, to jedyne 3,2 mm, a punkt aktywacji wynosi zaledwie 1 mm. W tradycyjnych silverach wartości te wynoszą odpowiednio 3,4 oraz 1,2 mm. Jest zatem nieźle. I to jest bardzo dobra wiadomość dla graczy, gdyż ten aspekt klawiatury jest tak samo mocny jak w klasycznych mechanikach producenta. Inaczej sprawa ma się z niskim profilem klawiszy. Niemiecki producent kooperujący z Corsairem oświadczył, że projektując swe nowe przełączniki, chciano maksymalnie zmniejszyć ich rozmiar, zachowując jednocześnie klasyczny feel w trakcie pisania. Czy sztuka ta udała się producentowi? Mniej więcej. Trochę mniej, trochę więcej. Faktem jest, że niski profil klawiszy dedykowany jest dla bardzo niszowej grupy użytkowników. Pisanie na tym konkretnym modelu przypomina używanie chicletowej klawiatury w laptopie.
Z powodu rozpłaszczonego kształtu niskoprofilowych nakładek odległości pomiędzy klawiszami znacznie zmalały. Z tego właśnie powodu, naszym zdaniem, pisanie na klawiaturze jest bardzo niekomfortowe, szczególnie dla osób o nieco większych dłoniach. W niczym bowiem nie przypomina użytkowania pełnowymiarowej konstrukcji i nie przekonują nas bardzo pochlebne recenzje na ten temat. Wszyscy bowiem dobrze wiemy, skąd się biorą. Nawet nasza testerka grymasiła i kręciła nosem na tę klawiaturę, żeby w końcu poprosić o K95. Zresztą, sami zobaczcie. Jeszcze raz poproszę to. Podłączona jest? Która? Zdecydowanie tamta. Ta jest za płaska. Myślę, że częściej robię błędy przy tej. Coś mi nie pasuje przy przycisku Alt i spacji. Za płaskie są te guziki. Za płaskie są te klawisze. Muszę się bardziej skupiać, jak na niej piszę. Myślę, gdzie są litery. Ta druga jest fajniejsza. Klawiatura wyposażona jest oczywiście w pełne indywidualne podświetlenie RGB, gdzie każdy klawisz może zostać oświetlony z osobna inną barwą. K70 posiada dość intensywne, choć bardzo ładne zarazem podświetlenie RGB. Pomimo sporej intensywności światło nie oślepia, a dobrze umiejscowione diody równomiernie rozprowadzają kolory. Efekt wow, jeśli chodzi o RGB, dopełnia aluminiowy szkielet konstrukcji, od którego feria barw dosłownie odbija się, potęgując znakomite wrażenie. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania układowego IQ. Ponieważ na kanale oprogramowanie narzędziowe IQ gościło wielokrotnie, powiemy tylko, że jest ono coraz lepsze. A to za sprawą częstych aktualizacji udoskonalających funkcjonalność softu. Profile, makra czy efekty świetlne. Wszystko to odnajdziemy oraz spersonalizujemy dzięki aplikacji kontrolującej pracę urządzenia. Nadszedł już czas na kilka słów podsumowania. Producenci peryferiów dla graczy prześcigają się wręcz w poszukiwaniu ciągłych udogodnień, które skłoniłyby rzesze użytkowników do kupna tego czy innego produktu. Eksperyment pod tytułem Low Profile Mechanical Keyboard taki właśnie jest. To świetnie wykonane, zaprojektowane i dobrze wyposażone urządzenie ma być czymś więcej niż tylko zwykłą klawiaturą mechaniczną. Na plus zasługuje fakt, że konstrukcja jest zauważalnie cichsza od klasycznego mechanika na silverach. Jest to spora zaleta, szczególnie dla streamerów. Przy zachowaniu wszystkich walorów high-endowej klawiatury dla graczy K70 Low Profile obiecuje dobre wrażenia podczas pisania. Temu właśnie służyć ma niski profil klawiszy. I o ile faktycznie testowane przez nas urządzenie jest bardzo responsywne i szybkie w trakcie gamingu, o tyle typing jest problematyczny i naszym zdaniem niewygodny. Największym jednak minusem testowanej klawiatury jest jej absurdalna cena, która powinna być skalkulowana na dużo niższym poziomie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zachęcamy Was mocno do wypowiedzi na temat ocenianego produktu. Napiszcie proszę, czym kierujecie się przy wyborze klawiatury. Fajnie będzie dostać od Was łapkę oraz suba. Do następnego razu. Cześć!